Uważam, że państwo jako taki największy urząd w Polsce, państwo jest w pewnym sensie urzędnikiem, który zarządza całym krajem. Premier zarządza całym krajem. Naczelnik poczty zarządza całą pocztą. Urząd nie powinien się zajmować promowaniem postaw, które prowadzą do destrukcji. Urząd powinien się zajmować zarządzaniem w górę człowiekiem, czyli Komisja Języka Polskiego. Nie powinna rejestrować zmian w języku i dopuszczać takiej sytuacji, że właściwie niech pan mówi, że zapytam się pana, że to też jest poprawnie. Komisja, która kreuje język polski, powinna go kreować w górę, coraz wyższe normy. Powinna zapisywać, jak pan powinien mówić, a nie, że tak się mówi, jak się mówi. I to samo w sytuacji marihuany. Nie powinien się urząd państwowy zajmować legalizowaniem wszystkiego, co jest na rynku. Przeciwnie, powinien kreować postawy wyższe. Państwo powinno budować wszystko, nie tylko drogi i mosty, również obywatela. Czyli powinno wskazywać, marihuana nie jest dla człowieka dobra, bo odbiera wolną wolę czasowo, odbiera świadomość, odbiera roztropne myślenie, czyni z człowieka, proszę pana, niebieską chmurę. Nie chcemy, żeby pan był bezwolnym, na chwilę ogłupiałym obywatelem i dlatego nie będziemy legalizować marihuany.